Witam bardzo serdecznie, gramy w co chcemy, Secret 2, upadł anioł. Zakupiłem sobie nowego tygryska, bo poprzedni mi niestety padł. Idziemy zbierać kryształy. Jednego akurat zebrałem, w międzyczasie tak mi się nawinął. A teraz zbierzemy pozostałe. Bo tutaj też mam się dostać po kryształ. To dobrze, bo i tak muszę wejść do laboratorium, pogadać z nią o tym. No cóż, co ma mój sklep, co ma sklepikarz dla mnie? Nie ma nic dla mnie. Z nim. Gdzieś tutaj jest, a był na górze pewnie. I pewnie z drugiej strony też gdzieś jakoś. Widzę tutaj zaznaczony drugi sklepik, a tu gdzieś jest. Dobra, mam cię. I dwa na raz, ha. Jestem kozacki. Jeszcze jeden. Jeszcze tylko cztery. I odniesiemy mu. Really? Gingerz. No powiem wam, że im bardziej eksploruję tutaj te tereny, tym bardziej zaczynam się zawodzić. Naprawdę. Na tej grze. Nie powiem. Fajne jest tak, żeby sobie ją przejść po prostu. Iść drogą, wyrżnąć wszystko i się odstresować od całego świata. Ale tak, żeby poczuć ten klimat jakichś osiągnięć. No nie wiem. Może dlatego, że jest za niski poziom trudności. Ale z drugiej strony wspomnianym swoim wojownikiem. Gram już na wyższym poziomie trudności, od nowa. Nie jest to coś wzywającego. Właściwie wojownikiem odechciało mi się grać całkowicie. Dawno nie grałem. Tutaj też dawno nie grałem. Nie nagrywałem. Nie najlepiej się czułem, więc... To jest troszkę inna sprawa. Ale... No... Można się zawieść. Dobra, ale ja już mam zebrany komplet. To po co mi dalej pokazuje? Ty, bo mi zaraz znowu padnie. Te niedźwiadki są kurde mocne. A, ja zbieram teraz małe, ta? No ta, 25 małych, 15 dużych, 25 małych miało być. Dobra. Miało być tak fajnie, szybciutko, nie? No, tu jest jakaś serafia. Wkurzają mnie te kryształy spłynąć. Tutaj to jest strasznie upierdliwe. Dobra, zabij go. Używając skini padł dużo, dużo szybciej. No szkurde. No, wybaczcie. I gdzie ja mam tych kryształów szukać? Tu gdzieś mnie prowadzi. Na drugą stronę.
kubana przeskoczyła. Dobra jest. O, jest skrytka. No, bij go. Więcej was tu matka nie miała. Dobra, kolejny kryształ. Jeszcze jeden. Następny. Z tego co pamiętam, to małych miałem przy niej 25, nie dużych. Dobra. Okej, tutaj mnie teraz prowadzi. Jest kolejny. I tam jest jeszcze jeden gdzieś. A jest. Dobra. Będzie już 10 z 25. Po drugiej stronie. Dobra, jak mam się niby tam dostać? A, tutaj jest ten. Niedźwiadek! Kolejny. Wow! No, nowi przeciwnicy. Wykończ je. For the light. Perkalacyn. Co to kurde jest? Dobra. Kij z tym insektem już. Nie, to jest mój cel, ale zaraz będę miał następny level. Fajnie ogółem. Dobra, 12 z 25. Że niby gdzie mam teraz iść? Gdzieś tam. No mnie gdzieś kurde pokierować próbuję. W ogóle... No miecz i tarcza to mam w miarę znośne. Jezus, ta pułapka. Tak wkurzająca, jak zestunuje. O, jest tutaj sporo tych kryształów. Raz. Dwa. Trzy. Nice. Kolejne. Nice. Zaraz chyba skończę zbierać. Łaskawie. 19. A teraz pora na małą zadymę. Seraphim 1, Monster 0. Laska, możesz zacząć właśnie klepać ich. Byłoby fajnie. Strasznie często stunują. Tutaj. Dobra. I znowu spun. Masakra. Tu jest jeszcze jeden. Boże, ile ich tu jest. Autentycznie zaraz level bije.
Dobra. Jeden kryształ, a tutaj jest. Jeszcze tylko cztery. O, jakiś item, nic specjalnego. Dobra, żeby was się tutaj za dużo nie zebrało. Jeszcze stuna znowu dostałem. Seraphim 1, Monster 0. Jeszcze trzy. What the fuck? Dwa. That stone. Wykończ ten kryształ, bo normalnie za zupę ściska. I level up. Nice. Czyżbym zebrał już wszystkie? Nie, jeszcze nie. Jeszcze mi chyba jednego brakuje. Chyba na pewno. Dobra. Idziemy znaleźć jeszcze ten jeden. Pytanie, jak ja tam znowu przejdę. Trójec jeden, no. Gdzieś tam jest niby. Znowu naokoło muszę zapieprzać. Masakra. Kto se to wymyślił? Dobra, wykończ tego i dodamy sobie poziom. Do trzech sztuk walki, tak? Czwarte miejsce odkrywa na 75. A! Może kiedyś taki wbije, dobra. Czas regeneracji i obrażenia zwiększę, tak, to dodam do 10. Wiedza o tarczach dodam 1 i przydałaby się odporność. Intensywność czaru, wartość wytrzymałość, to jest regeneracja, wartość ataku. Dobra, wezmę zręczność w takim razie. Gdzie jest ten ostatni? Gdzieś tutaj. To jakaś skrzynka, fajnie. No, powiem wam, że z tymi potworami to aż tak kolorowo nie jest. Bardziej, że zauważcie, że one dostosowują się cały czas do mojego poziomu. Co jest po prostu nice shit. No, bierzesz. Dobra, zbierzmy ten ostatni. Wreszcie. Dobra, zabij go jeszcze. To bojowe salto to będzie chyba mój najlepszy skill. Zbieranie kryształów zajęło mi połowę odcinka. God damn it. A ja chciałem zwiedzić jeszcze dalej. It can't be much further. Really? Taki chamski stun. Och, jesteś z powrotem, udało ci się zdobyć materiał, cudownie, natychmiast zacznę budowę, może przybycie tutaj nie było jednak aż tak złym pomysłem. I git. Mam questa wykonanego, ale nadal mam coś tu zaznaczone, nie wiem. Idziemy dalej, do następnego.
punktu. Dalej drogą. God damn it. Nie stunuj. Coś mi się zdaje, że jak wrócę już na trak swoich questów, to będzie wyglądało to tak, że wszystko będzie szare. I ponure. Bo trochę dowaliłem tutaj leveli. Chociaż może nie będzie aż tak źle. Właśnie z jednej strony to jest dobre, że gra dostosowuje poziom do... poziom potworów do tego, który posiadamy obecnie. Ma to swoje za i przeciw, tak? Wiem, że coś takiego też było w Oblivionie. Chociaż tam to też troszeczkę inaczej wyglądało, ale i było bardziej upierdliwe. Przynieś mi głowę każdego z elitarnych potworów z okolicy. Pozdrowienia, nazywam się Konstancja. Odpowiadam za hodowlę i rozwój potworów energii T w okolicy. Raz do roku muszę zadbać o stan zdrowia całej farmy. Monstra te są naprawdę podatne na choroby. Czy chcesz mi pomóc? Potrzebne mi są głowy wszystkich potworów z okolicy. Wszystkie wyszczególnią w aktualnym spisie. Jeśli to nie problem, byłabym bardzo wdzięczna. Dobra, weźmiemy sobie tego questa. I wykonamy go przy okazji, prawda? Dobra. Show must go on. Wiem już, gdzie wykonać tego questa. Z zabiciem zwierząt w 10 minut. Chociaż ona tam kazała zabijać tylko wilki i niedźwiedzie. Ale niedźwiedzie też tu są. Tam jest jeszcze jakiś quest. Wow, co mnie tak piszgnęło? No weno go traf, no. Mały failing widzę. Dobra. Wyczyśćmy tutaj i weźmiemy tego następnego questa, ale one biją, ja pierdykam. Pogadajmy. Tak mi smutno, jestem tu z powodu tego cudownego kryształu pyłu. Udało mi się nawet zebrać już sporą kubkę, ale gdzieś mi przepadła. Teraz nie mam odwagi, by zebrać kolejną. Tak mi smutno. Jeszcze smutniejszy Szymek. Okej. Okay. Co ja mam z nim zrobić? Ech, dalej jest mi bardzo smutno. Nie rozumiem tego za bardzo, no ale dobra. Mamy polować na jakieś potwory energii T. Tu jest jeszcze więcej questów po drodze. What the hell? Patrząc na tą krainę, wychodzi na to, że Serafie same się prosiły o to, żeby światem zawładnęły potwory. Co prawda ten mędrzec w prologu o tym wspomina. Prolog, epilog. Kurde, nigdy nie pamiętam, które jest które. Dobra, jedną czachę zdobyłem. Dobra, porozmawiajmy z nią. Znajdź mój zagubiony amulet. Na bogów, jaki wstyd. Dlaczego to zawsze mnie się zdarza? Ten amulet był darem od samej
Sophie. Dobra, znajdę. Chyba znajdę. Na razie to mnie tu biją. Oj, ciężko jest je trafić. Bo tak damage'owo to sobie świetnie radzę, ale trafić jest ciężko. Ten 10-minutowy quest to tutaj powinienem od razu przyjść. Bez problemów go wykonał. Same zwierzę. Przynieś mi 4 listy łowieckie. O, niedługo własnej głowy zapomnę. Nie mogę uwierzyć, że 4 listy łowieckie zostały. Ech, starość, nie radość. Nie mam już przecież 800 lat. I brak mi sił, by po nie wracać. Może mi przyniesiesz te 4 zapomniane listy. Dobra, przy okazji. Możesz. Dziękuję. Dobra. Udaje się w stronę tego następnego monolitu. Widzę, że tutaj jest cały zestaw. Przy okazji tylko wybiję wszystko, co po drodze. XP już trochę wolniej leci. Nogi niżesz. Dobra. Stary obóz. Naprawdę chciałbym tutaj tą wyspę zwiedzić całkowicie. Zobaczyć, jakie potwory nas czekają. Czy jest tu jakiś naprawdę ciekawy quest? Ja biorę wszystkie, bo wiadomo, sobie biorę, nie? Ale nie będę wszystkich wykonywał, chyba że będą po drodze, tak? No, magiczna perła. Dobra, dwie znalazłem. Zaraz poszukam pozostałych. Jakaś gówniana pika, a magiczna perła. Tak, to nic specjalnego. Młot duszy przyda się, sobie dodam. Energia, uświęcona odnowa, energia. I jakieś badziewia. Dobra, sprzedam to, co jest mi tu niepotrzebne. Okej, okay. To jest skrzynka, to odłożę do skrzynki kryształy. Zaczyna mi się pomału kończyć tutaj miejsce. O, to jest moje. Strażnik, to jest driada. To jest strażnik. Strażnik, driada. Wysoka elfka. Gdzie mam dla wysokiej elfki? Tu jest wysoka elfka. Inkwizytor jest tu. Już mi się popieprzyło. Nie pamiętam, jak rozkładałem. Tak, bo Inkwizytorem próbowałem sobie troszeczkę pograć, więc zużyłem już itemy. Dobra, zbierzemy listy. Jest tutaj i jest tutaj. Uruchomimy sobie monolit. Czy coś tu jeszcze jest ciekawego? Tu jest kowal. O, kowal! Czy ja mam coś do upgrade'owania? Nie, raczej nie. Skrzydła muszę sobie jakieś znaleźć, bo mam strasznie słabe.
Tu jest ten pizdek. To co jest? Jeszcze coś znajdę. Spodnia. A spodni? Mały napój leczący. O, tutaj można iść. Dalej na górę. Czy ja coś tu znajdę? Bo tu jest taka wąska tam. Tu jest chyba jakieś boczne wejście. Jaskinia. Wiecie co? Aż chcę wejść do środka. Znaczy wiem, że to może się skończyć nie tak jakbym chciał, ale chcę wejść. Chcę zwiedzić tą jaskinię. To jest w sumie pierwsza jaskinia, na jaką się natykam. Oho, niedźwiadki. No tutaj nie ma nic szczególnego. Niedźwiadki tylko i te smokowiny. Czy jak to się tam zwie? Nie wygląda na coś szczególnie ambitnego. No ale skoro już tu wszedłem, to chciałbym zwiedzić to miejsce. Jedno co trzeba przyznać, jest spora. Może dlatego są tu... Dlatego, że są tu takie stworzenia duże i występują rzadko. Jestem pod monolitem właśnie. Pułapka. Wkurzająca pułapka. Dobra, zabij go. Się rozpieprzył. Tak, w tej chwili jestem pod monolitem. A tu jest jakiś... O! Się posypało. Pancerz, wpływ na regenerację, prędkość rzucenia czarów. Długo. Jedynie co to ten łuk. Nawet niezły. No dobra, tutaj chyba nic specjalnego nie ma. Zakończę chyba odcinek. Najwyżej jak coś znajdę, to wam powiem w następnym. Ale nie, zrobiłem kółko tak właściwie. Z tego co widzę. Więc... Stąd wyjdziemy od razu. A, zatoczyłem kółeczko. Nic więcej tu się nie znajdzie. Ale w sumie łuk znalazłem fajny. Więc warto było przyjść tutaj, chociaż dla samego zarobku. Jeszcze jedna skrzynia taka. Proszę. Czempieńska pawęż. Odporność plus 2. Tutaj 27. Pancerz. Wartość obrony w walce strzeleckiej. Nie korzystam broni strzeleckiej, to mi się nie przyda. Wpływ na regenerację, szansa na odbicie, walka wręcz, szansa na bloku, walka wręcz. Ale tutaj mam witalność, aspekt święta wojowniczka i miecze, więc zostaje to dodatkowo. Ma więcej pancerza, wpływ na regenerację, lepszy i maksymalną punktą, maksymalną ilość punktów życia. Talizman, umiejętności ogólne.
To jest trzecie umiejętności plus 2. Obrączka bólu, obrażenia. Wszystko do obrażeń. No nie, to sobie sprzedam albo w coś wepnę. Dobra. Wychodzimy. Wracamy do monolitu. I myślę, że w następnym odcinku pójdziemy do następnego monolitu. A tu są jeszcze dwa. Są jeszcze trzy monolity, czyli myślę trzy odcinki i wracamy na odpowiedni tryb. Chyba, że nie chcecie, to napiszcie. Bo może to się wydawać dla was nudne, a mnie po prostu ciekawi, co się tutaj znajduje. Tak, i czy coś jestem w stanie tutaj ciekawego znaleźć. Teleportacja. I tak jak mówiłem, zaczniemy od tego miejsca. Ja wam dziękuję bardzo za uwagę. Trzymajcie się, do usłyszenia. Na razie.